Wybrałem polonistykę ze względu na zainteresowania i zamiłowanie do literatury, jak i ze względu na życiowe plany i osobiste ambicje. Studia te mają być dla mnie krokiem na drodze do zdobycia zawodu reżysera dramatu. Miałem wielką przyjemność wręczyć medal jednemu z takich wybitnych absolwentów uniwersytetu, panu Lechowi Raczakowi, współtwórcy Teatru Ósmego Dnia, wybitnemu artyście, reżyserowi, teatrologowi. Osoba, która dla Poznania, dla Polski wiele dobrego uczyniła. A my jako uniwersytet cieszymy się z tego, że to nasz absolwent. Że oprócz tego, że ma zawód uczony nauczyciel języka polskiego, a zawód wykonywany to taka profista, tak się zdefiniował. To legendarny reżyser legendarnego Teatru Ósmego Dnia. To osoba, która dla polskiego życia teatralnego i kulturalnego jest bardzo ważnym autorytetem. Człowiekiem, który o kulturze i o ludziach kultury myśli w sposób bezkompromisowy, stawia im najwyższe wyzwania i stawia przed nimi największe zadania. Dlatego jego głos jest tak słyszalny, dlatego jest tak ważny. Naprawdę bez wielkiej przesady można powiedzieć, tak jak kiedyś powiedziano o naszym patronie Adamie Mickiewiczu, bogatszy od legendy. Lech Raczak jest bogatszy od tej legendy, którą znamy. Zawsze robi coś jeszcze nowego, bardziej nieoczekiwanego, zaskakuje swoimi realizacjami, wywołuje dyskusje, prowokuje do namysłu, do krytycyzmu i autokrytycyzmu. Jest to ktoś, który reprezentuje też najwyższe standardy zaangażowania odpowiedzialności etycznej za swoją pracę artystyczną i jest po prostu dla wszystkich pod tym względem wzorem. Dla mnie to jest przede wszystkim niespodzianka. Byłem niezłym studentem, ale niewybitnym. No i znalazłem się w bardzo ekskluzywnym gronie podobno wybitnych absolwentów, więc to dla mnie jest moment dosyć niezwykły. Na wiele lat zostały przyjaźnie, takie ludzkie przyjaźnie i z kolegami ze studiów, z którymi tworzyłem teatr przede wszystkim, ale także z tymi, którzy byli moimi nauczycielami i którzy potem zostawali moimi bliskimi przyjaciółmi. To ważne w uniwersytecie, że to jednak ciągle otwiera taką możliwość wspólnoty powyżej pokoju.